Pierwszym pytaniem otwierającym cały proces przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania to to, czy w ogóle my chcemy się spowiadać, jaką mamy motywację tego sakramentu. Jeśli nie odpowiemy sobie na to pytanie, to niestety nie włożymy w to serca, ponieważ jeśli nie wiemy, co tak naprawdę otrzymujemy w tym sakramencie, to będziemy traktowali go po macoszemu. A przecież w momencie spowiedzi uzdrawiane jest nasze serce. Zranienia wynikające z grzechu znikają. Dlatego od naszego wysiłku zależy to, ile otrzymamy. I o tym powiedziała święta siostra Faustyna, której Pan Jezus przekazał w objawieniach prywatnych, że z łask Jego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Czym więcej dusza ufa, tym więcej otrzymuje. Kolejne, o czym trzeba nam pamiętać, to modlitwa przed sakramentem pokuty i pojednania. I to może się dla niektórych wydać dziwne. Jak to? Mamy się modlić przed modlitwą? Coś tutaj nie pasuje. Tak, rzeczywiście, możemy potraktować Spot Świętą jako swego typu spotkanie z Panem Bogiem, ale ono jest wyjątkowe, bo nie jest proste. Jeśli nie będzie wyciszenia, pewnej medytacji przed, no to niestety emocje mogą wziąć górę. I wiemy, że podczas sakramentu pokuty i pojednania musimy spotkać się z tym, co najtrudniejsze w naszym życiu. Nie przychodzimy się tutaj pochwalić, co nam wyszło o ewangelizacyjnych sukcesach, czy w wypadku Eucharystii, na przykład opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Dalekiej Afryce. Tutaj spotykamy się z naszym grzechem, więc bez modlitewnego zaplecza i wyciszenia, niestety, może nam się to nie udać. Następnie trzeba nam wybrać dogodny czas, spowiednika i miejsce. I do tej pory wymieniałem rzeczy, które są związane z przygotowaniem dalszym, czyli takim, że trzeba zmienić nasz światopogląd, nasze podejście ogólnie do spowiedzi, a te trzy dobry spowiednik, czas i miejsce. Są ostatnią prostą w naszym przygotowaniu do tego sakramentu. I wiemy z własnego życia, że chociażbyśmy mieli dobrze przygotowany samochód po gruntownym przeglądzie, to jeśli będziemy niewyspani lub będą jakieś sytuacje losowe na drodze, to też nie uda nam się dojechać do celu. Dlatego trzeba myśleć o tym, co będzie później, jak i przed samym sakramentem. Dogodny czas to nic innego jak ten moment, ta chwila, która pozwala nam lepiej otworzyć się na Pana Boga, żeby łaska jeszcze mocniej zapukała do naszych drzwi. Jak to się dzieje? Między innymi przez stan naszej duszy. Jeśli jesteśmy po grzechu, to wtedy chętnie idziemy do spowiedzi, ponieważ czujemy się ociążali, czujemy, że to nam jest w stanie pomóc. Kolejne to okoliczności. Kiedy jedziemy na jakąś pielgrzymkę, idziemy na nią pieszo lub przejeżdżamy obok sanktuarium, to wiemy, że klimat danego miejsca oraz wydarzenia wpływa na to, że te zewnętrzne czynniki otwierają nasze wnętrze i warto z tego korzystać. Również wejście w nurt życia kościoła, jego rok liturgiczny też sprawia, że jesteśmy motywowani do spowiedzi świętej. I to widać bardzo mocno w duszpasterstwie parafialnym, bo przed pewnymi nabożeństwami, świętami. Ustawiają się długie kolejki do konfesjonału. I nie ma w tym nic złego, nawet można z tego bardzo twórczo skorzystać, dlatego że jeśli nam to pomaga i robimy to świadomie, to jak najbardziej korzystajmy z tego, ustawiajmy się w kolejkę i oddawajmy Panu Bogu to, co nas, nas obciąża. Po dogodnym czasie równie istotną rzeczą jest miejsce, bo wiemy, że pewne przestrzenie są w stanie nas jeszcze mocniej otworzyć na Pana Boga. I u mnie w Szczecinie przykładem takiego miejsca jest sanktuarium serca Pana Jezusa. I wielu Szczecinian, jadąc do pracy, do szkoły, na uczelnię, zatrzymuje się tam, żeby się trochę pomodlić i skorzystać z tego sakramentu. I tutaj uwaga może dla nas wszystkich może też warto byłoby znaleźć taką przestrzeń, w której będę się czuł dobrze. Bo wiem, że jest coraz trudniej znaleźć stałego spowiednika, ale kiedy już znajdziemy stały konfesjonał, to wtedy zwiększa się w prawdopodobieństwo, że będzie tam ten sam ksiądz oraz też przestrzeń będzie bardziej przez nas poznana i lubiana. I przez to będzie nam tam po prostu wygodniej się spowiadała. Ostatnim punktem bezpośredniego przygotowania się do spowiedzi jest wybór spowiednika. Wiele osób w Kościele mówi, że ksiądz jest tylko i wyłącznie narzędziem. Racja, ale czy tylko i wyłącznie? Gdyby księdza nie było, łaska spowiedzi by nie przyszła poprzez pocałowanie stuły czy uderzenie w konfesjonał. On jest tutaj bardzo potrzebny. Dlatego trzeba dobrać konkretne narzędzie i wiemy to swojego życia codziennego, że kombinerkami nie wkręcimy śrubki, ani też młotkiem nie podniesiemy samochodu, żeby zmienić koło. Narzędzie zawsze musi być precyzyjnie dobrane do funkcji, którą musi wykonać. I tak samo jest w spowiedzi, że kiedy spowiada ksiądz choleryk, osobę, która jest skrupulantem i wymienia szczegół po szczególe całe swoje życie, to wtedy może wyjść z siebie i stanąć obok konfesjonału. A znowuż ksiądz flegmatyk nie powie dobrej nauki osobie, która chce, żeby było powiedziane jej kawa na ławę. Także trzeba podjąć. Dobrą decyzję odnośnie spowiednika, żeby poczuć smak spowiedzi. Nie dziw się więc, że jeśli nie dokonasz trudu wyboru, nie będziesz mógł przeżyć bardzo owocnie tego sakramentu.